Michał Nowakowski po meczu Anwilu Włocławek z Energią Czarnymi Słupsk. Michale, powiedz mi, w tej ostatniej akcji naprawdę nie dało się trafić żadnego z tych kilku rzutów, które oddawaliście? Nie, tak mogę powiedzieć, że kosz był zaczarowany, niestety nic nie chciało wpaść, nawet rzut z otwartej pozycji, czy nawet rzut pod kosze. Po prostu nic nie wpadało, ale mecz był wcześniej, gdybyśmy nie pozwolili się graczom Anwilu rozbujać tak jak to miało miejsce, to byłby inny wynik meczu. Niestety Anwil wygrał, gratulacje dla Anwilu. No właśnie, a co stało się w tej drugiej połowie, że pozwoliliście Anwilowi się rozpędzić, że Anwil zdołał odrobić tą stratę i później tak naprawdę w końcówce tak odrobinę przeważyć? Wydaje mi się, że kilka błędów w obronie, dzięki którym Anwil trafił kilka łatwych punktów, kilka łatwych trójek. I dzięki temu złapali naprawdę spore wiatry żagle i później już było ciężko zatrzymać i Dulkisa, i Piotr Opamuła zrobił świetną robotę. A pod koniec Seid Hairy zbierał, więc naprawdę było bardzo ciężko już później o cokolwiek zrobić, jak trafiali niemalże z każdej pozycji. My nie trafialiśmy nic i dlatego bardzo ciężko się grało, niestety. Michale, ty na przykład dzisiaj walczyłeś na tablicach 6 zbiórek, ale za to żadnego rzutu z 6 rzutów za 3 nie trafiłeś. Czy Andrzej Urle bardziej ceni sobie, że walczyłeś na tych tablicach, czy bardziej po meczu miał pretensje, że nie trafiałeś w ataku? Nie, trener Andrzej Urle opowiedział mi, że byłem za bardzo spięty i kiedy miałem otwarte rzuta miałem i dzisiaj kilka takich naprawdę otwartych rzutów, gdzie zwykle trafiam, niestety nie trafiłem też ostatnich dwóch rzutów, które mogły teoretycznie dać zwycięstwo. Nie trafiłem, więc okej, miałem 6 zbiórek, fajnie, ale jestem załamany tym, że miałem 2 na 12 z gry. Rzadko kiedy mi się to zdarza. Muszę po prostu wrócić na halę Gryfie i potrenować. Powiedz mi, taka porażka, bo po co by nie mówić dramatycznym meczu, porażka 2 punktami to może podciąć skrzydła, czy nie? Czy Puchar Polski to jest coś, co odcinacie, odkładacie na boki, jest nowa historia i walczycie dalej w lidze? W tym momencie, tak jak teraz mówisz pan, no to musimy odłożyć na bok, skupić się na meczu z Turowem, który gramy w czwartek u siebie na hali Gryfi. Ale oczywiście no fajnie byłoby mieć w CV Puchar Polski, mistrz Polski, zdobywca na pucharu. Niestety nie będziemy mieli. Szkoda. A byliśmy blisko. Byliście blisko. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Dziękuję.